Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj bardzo ważna sprawa do przekazania od Pana Jezusa. Niemniej jednak na początku tradycyjnie pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szanowni Państwo, z przekazu Pana Jezusa, takiego bardzo, bardzo pilnego, potwierdzonego również przekazem Pana Jezusa do dwóch sióstr, moich serdecznych znajomych, pragnę Państwu przekazać i prosić Was bardzo serdecznie, całą naszą wspólnotę i nie tylko naszą wspólnotę, przekazujcie wszystkim, komu tylko się da, na całym świecie, a docieramy na cały świat, jak doskonale Państwo o tym wiecie, aby 16, czyli w święto Trójcy Przenajświętszej, pomodlić się koronką do Bożego Miłosierdzia i później od razu różańcem, jeżeli ktoś może to całym, lub choćby jedną dziesiątką różańca po koronce do Bożego Miłosierdzia. I teraz uwaga, w jakiej intencji? Bardzo ważnej, bardzo istotnej, nie podejmowanej nigdy przedtem, podjętej teraz, na te najtrudniejsze czasy. A mianowicie przeciwko wszelkiej herezji dotyczącej naszej wiary rzymskokatolickiej, przeciwko wszelkiej herezji występującej gdziekolwiek. Bo za dużo tej herezji już się nasiało, za dużo ludzi wbija sobie noże w plecy zamiast współdziałać i za dużo mamy ludzi zmyślonych, wymyślonych, działających na chwałę swoją, a nie na chwałę Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Matki Bożej. Dlatego proszę Was bardzo serdecznie, jeszcze raz powtarzam, 16 w święto Trójcy Przenajświętszej, czyli teraz za tydzień, w niedzielę, modlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia i za chwilę później, od razu po koronce do Bożego Miłosierdzia, modlimy się różańcem świętym w intencji następującej, przeciwko wszelkiej herezji występującej gdziekolwiek, czy to w mass mediach, czy w życiu codziennym, herezji przeciwko naszej wierze rzymskokatolickiej, przeciwko Panu Bogu w Trójcy Przenajświętszej, przeciwko Matce Bożej, przeciwko Królestwu Bożemu. I bardzo serdecznie Was proszę, rozpowszechniajcie, gdzie tylko się da. A ten filmik nagrywany jest dzisiaj w poniedziałek i jeszcze dzisiaj zostanie upubliczniony. Bardzo Was mocno o to proszę. Przekaz Pana Jezusa, wczoraj potwierdzony również przez dwie siostry, które serdecznie pozdrawiam. I to by było na tyle. To taki krótki bardzo odcinek, bo to jest bardzo ważna treść, bardzo pilna. Pan Jezus powiedział, że to jest bardzo pilne, aby bardzo pilnie nagrać i bardzo pilnie Państwu przekazać. Tymczasem niech Państwa błogosławi Bóg Wszechmogący i pamiętajcie, trzymajcie się krzyża Jezusowego, bo w krzyżu cierpienie i w krzyżu zbawienie. Z Panem Bogiem i do zobaczenia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.